Hej, siemanko, tu Miast Grzeczności, witam was w kolejnym odcinku stosowania alkoholi na kanale. Dzisiaj alkoholem testowanym jest taki absolwent o smaku kaktusa. Jest to oczywiście likier. 225% mocy. Słabo, ale może być dobrze. Mam nadzieję, że ten kaktus tutaj będzie bardzo fajny w smaku. Pamiętam, że kiedyś jadłem liście kaktusa i nie były takie złe. Chociaż tam to było możliwe, będzie też owoc kaktusa, czyli ta cała opuncja. Mam nadzieję, że to jest też dodatek opuncji. Testujemy. Tak, to jest dodatkiem opuncji. Czuć alkohol, ale nie jest on jakoś tutaj szczególnie mocny, bo to jest tylko 25%. Takie coś to można walnąć na strzała, ale nie będę tego robić, bo chcę smakować tę wódkę, a nie walić ją jak typowy mendel spod Biedronki. Bo powiem wam szczerze, że to jest naprawdę dobre. Ten absolwent pozytywnie mnie zaskoczył. Jest bardzo dobry w smaku. Może być, chociaż jakbym miał porównywać to z jakąś inną wódką kaktusową, to chyba jeszcze nie piłem kaktusowych. Chociaż nie, jakąś jedną piłem, pamiętam. Na pewno kaktus. Tylko to ja aż tak dobrze nie pamiętam. Chyba konopna to była wódka, a nie kaktusowa. Więc kaktusową wódkę, znaczy likier tak naprawdę piję pierwszy raz, bo to nie jest wódka, tylko likier. Bardzo dobra, oceniam skala smaku. Mocną ósemkę, jednak przez słaby tutaj procent, bo jest tylko 25, obniżam o pół, czyli średnia nota do tego alkoholu wynosi 7,5 na 10. Bardzo dobrze jest i tak. Polecam kupić tego absolwenta. Mam nadzieję, że wam też zasmakuje. Jest przyjemny, słodki. No i czuć tutaj jednak ten alkohol. Odrobinę, ale czuć. Także wielkie dzięki za oglądanie tego odcinka. Lajkujcie filmy, udostępniajcie filmy znajomym, zapraszam was także na poprzednie filmy, na następne. Hej, siemanko, to Miast Grzeczności. Widzimy się w kolejnym filmie na kanale, w kolejnym teście. Mam nadzieję, że jeszcze testów pojawi się na kanale mnóstwo. Jak tu widzicie, kupiłem do recenzji mnóstwo nowych napojów, więc na pewno jakieś recenzje dla was nagram. Także wielkie dzięki za oglądanie tego filmu. Siemanko.